Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Niestety w ogóle nie znasz się na grzybach i wybierasz same najbardziej trujące. Są trujące? Ale co to znaczy? Gdybyś zjadła takie grzyby, byłabyś bardzo, bardzo chora. Bardzo, bardzo chora? To naprawdę brzmi groźnie. Spokojnie, Kropko. Znam kogoś, kto nam może pomóc. To jest specjalistka. Świetnie zna się na grzybach. Poczekaj tu, zaraz wracam. A, trucizna! Już jestem! Uwaga, dzieci! Chcę narysować świnkę. O, świnkę? Czy świnki dobrze znają się na grzybach? Przekonasz się. Żeby narysować świnkę, zacznij od nosa, jak spłaszczone serce. Tak wygląda nos? Ach, tak. Właściwie u świnki nazywa się ryjek. Proszę, dorysuj dwie dziurki w nosie. Takie jak te? Świetne! Ciągnę kreskę w górę, rysuję jedno klapnięte ucho z tej strony, ciągnę linię dalej, jest czoło i jeszcze jedno ucho. A potem wracam do ryjka i jest głowa świnki. A ja narysuję usta z szerokim uśmiechem. No i jeszcze oczy. No proszę, jest głowa świnki, a gdzie cała reszta? Teraz można dokończyć rysunek. Rysuję jej grzbiet o tak i w dół, żeby narysować nóżki z rozwidlonymi raciczkami na końcach. Ja dorysuję brzuszek i dwie przednie nóżki. Ta-da! Ale zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym. Jest ryjek, dwoje uszu, cztery nóżki. Och, nie wiem, o czym zapomnieliśmy. Kochani, wiecie, czego brakuje? Tak! Brakuje zakręconego ogonka! Oczywiście! Zakręconego ogonka! Gotowy! A teraz świnkę pokolorujemy! Cześć, przyjaciele! Nazywam się Rysiek. Dzień dobry, Ryśku! Proszę, pomóż nam znaleźć kilka smacznych grzybów. Tak, podobno bardzo dobrze znasz się na grzybach. Rzeczywiście, ale ja zbieram tylko wyjątkowe grzyby. Grzyby dla smakoszy. To są trufle. Pokażę wam je. Idę z ryjkiem blisko ziemi i węszę, bo trufle rosną pod warstwą ziemi. Rosną pod ziemią? O rety! Bardzo trudno znaleźć takie grzyby. Nie przejmuj się. Ja umiem wyczuć ich cudowny zapach. Tutaj jest trufla. Rzeczywiście ślicznie pachnie. Znam. Co za pechota.
Ach, trufelki. Przepadam za nimi. Tonuś, Rysiek zje wszystkie trufle z całej okolicy. Nie martw się, Kropko. Mam dobry pomysł. Wiesz, mogło trzeba by narysować jeszcze jedną świnkę. Rysowanie świnki zaczynam od ryjka, który wygląda jak spłaszczone serce. Pamiętajcie o dziurkach w nosie, żeby świnka mogła wywęszyć trufle. Potem rysuję linię w górę i jedno klapnięte ucho z tej strony. Ciągnę linię dalej, jest głowa i jeszcze jedno ucho. A potem wracam do ryjka. Teraz oczy i ryjek z szerokim uśmiechem. Teraz grzbiet, o tak. I w dół, żeby narysować nóżki z rozwidlonymi raciczkami na końcach. Brzuszek i dwie przednie nóżki. I nie zapomnijcie o czymś dla świnki bardzo ważnym. Krótkim, zakręconym ogonku. No i wreszcie możecie świnkę pokolorować. Na jaki tylko chcecie kolor. Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Ja jestem Felka. Bardzo nam miło. Czy pomożesz nam znaleźć kilka trufli? O, chętnie, z radością. I proszę, już jest pierwsza trufla. O, dziękuję. Dziękuję. Bardzo się cieszymy. A teraz, kochani, wy narysujecie świnkę, no i trufle. Do zobaczenia. Pa! Pa! Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Kropko. Wersja polska, dziecięce studio. Bohaterom głosów użyczyli Anna Buczek, Hanna Kinderkis, Katarzyna Łukaszyńska, Joanna Pach, Andrzej Precyks. Dialogi polskie, Katarzyna Precyks. Reżyseria, Andrzej Precyks.